12 lutego zniesiona zostanie część obostrzeń. Dzięki nim otwarte znowu będą teatry, filharmonie, baseny, stoki narciarskie, a także hotele. Co o tym sądzą jeleniogórzanie oraz osoby, które odwiedzają nasze miasto? O tym w dzisiejszym programie Maraton Subiektywności. 12 lutego stoki narciarskie otwierają hotele. Wraca, można powiedzieć, nieco takiej codziennej normalności. Co twoim zdaniem jeszcze powinno być otwarte? Wszystko, bo tak na dobrą sprawę ani nie mieliśmy postojowego. Wszystko było zamknięte, ludzie mnie nie, tak naprawdę byli wyłączeni z życia, więc tak samo imprezy powinny być zrobione. Moim zdaniem ten koronawirus to jest jedna wielka ściema i to, co oni z nami robią, to jest dla mnie kpina. Czemu w reżimie sanitarnym mogą funkcjonować, nie wiem, galerie handlowe, tak? A stoki narciarskie były zamknięte? A stoki narciarskie były zamknięte, dokładnie tak. Też jestem tego zdania, że powinno być już to dawno otwarte, no bo... Też głupie rozporządzenie jest takie, że no okej, z galerii otwarte, a na dworze musimy i tak dalej chodzić w maseczkach, nie? Jedne branże się otwiera, cały czas są otwarte, a drugie zblokowane na maksa. To tak nie powinno być. Galerie, czym się różni galeria od stoku? Chyba tam większe zatłoczenie i większa koncentracja ludzi niż na stoku, na świeżym powietrzu. I to tak... Widocznie lobby większe jest. Moim zdaniem pewnie, że dobrze. Jak ktoś mieszka w mieście turystycznym, gdzie uzależnieni są ludzie od tego wszystkiego, całej turystyki, no to pewnie. No tak. Wiadomo, że trzeba jakoś tam zachować pewne te ostrzeżenia typu mniej ludzi w knajpach albo coś, ale no musi być to otwarte, no nie ma innego wyjścia. Znoszenie obostrzeń w pani mniemaniu w tym terminie jest dobre czy złe? Nie, złe. Złe, czyli te obostrzenia nadal powinny być. W stosunku do innych krajów, które mają wzrost jak gdyby, ale nie mogę się tak za bardzo wypowiadać, bo młodzi mają w tym większe pole do popisu. Czy waszym zdaniem restauracje powinny być otwarte? Bo 12 lutego otwierają wiele ośrodków, wiele miejsc, ale nie restauracje. No właśnie, nie restauracje. Moim zdaniem tak, jak najbardziej. W poprzedniej, tej pierwszej fali, powiedzmy, było tak, że restauracje funkcjonowały w tym reżimie sanitarnym. Była większa odległość między stolikami zapewniona. I dzięki temu właściciele restauracji no, mieli za co żyć, tak? A obecnie są w bardzo ciężkiej sytuacji, podobnie jak byli do tej pory właściciele hoteli. Większość naszych rozmówców pozytywnie ocenia decyzję rządu. Uważa nawet, że dotychczasowe działania były nielogiczne. To był Maraton Subiektywności.